Dzień dobry. Ford Fiesta od zawsze wywoływał wiele emocji, zarówno w użytkownikach, a także w osobach, które miały możliwość przejechać się tym samochodem. Obecna generacja wywołała bardzo duże zamieszanie poprzez zastosowanie tutaj trzycylindrowego silnika z możliwością odłączenia jednego z nich w przypadku małego obciążenia. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się możliwość pierwszych jazd tym samochodem, ten silnik urzekł przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale w pierwszej kolejności dziennikarzy, a potem użytkowników. Prawdziwe, silne emocje z jazdy. To, co widzimy tutaj, to jest prawdziwa wisienka na torcie, czyli Fiesta ST Edition. Co się zmieniło? Na pierwszy rzut oka widzimy przede wszystkim ten smerfowy lakier, który dość mocno nawiązuje do Focusa RS trzeciej generacji. Jest to inny lakier, natomiast wywołuje podobne ciepłe emocje. Od strony technicznej samochód jest nieco niżej, z przodu jest 1,5 cm niżej, natomiast z tyłu o 1 cm. Zawdzięczamy to nowemu zawieszeniu regulowanemu. Dzięki temu możemy ustawić samochód w zależności, gdzie będziemy użytkować. Jedziemy na torze, skręcamy maksymalnie tak, żeby był sztywny jak przysłowiowy beton. Jeździmy na co dzień, luzujemy trochę zawieszenie. Dzięki temu Fiesta wygląda jeszcze poważniej i jeszcze dynamiczniej niż wersja klasyczna. Wyróżnikiem Fiesta ST Edition są też nowe koła, które nie tylko świetnie wyglądają, ale także są lżejsze od tych dostępnych seryjnie, co jest tak istotne w sportowej jeździe. Kolejne wyróżniki poza lakierem i wspomnianymi kołami są też czarne akcenty. Właśnie w lakierze czarnym mamy koła, dokładki w przednim zderzaku, lusterka, tylny spoiler oraz tylny dyfuzor. Największe zmiany w Fieście ST Edition wewnątrz to niebieskie akcenty w postaci przeszyć różnych elementów wnętrza. Widzimy je na fotelach, na dywanikach czy na boczkach drzwi i kierownicy. Istotnym dodatkiem w Fieście ST Edition jest umieszczenie przycisku S na kierownicy, dzięki czemu możemy od razu włączyć sobie tryb sportowy bez konieczności przeklikiwania się przez inne nastawienia samochodu przyciskiem Mode. Prosty, ale przyjemny dodatek. Nie zapominajmy o takiej istotnej kwestii jak pakiet Performance, który także jest dostępny do Fiesta ST Edition, który przede wszystkim gwarantuje mechanizm różnicowy, dzięki czemu Fiesta w zakrętach jest niesamowicie przyczepna i niesamowicie szybka. Fiesta ST Edition jest także limitowaną serią i pula tych samochodów jest dość mocno ograniczona. Natomiast już teraz możemy zapewnić, że kolejne modele z linii ST także będą miały wyjątkowe wersje. Jedna z nich na pewno będzie w takim samym kolorze, ale o tym więcej wkrótce. Do zobaczenia.